Siema, chciałbym dzisiaj zrobić trzy rzeczy. Będzie to zmiana typu obozu, typu przygody, nie wiem jak to nazwać. Znalezienie większej ilości ludzi do naszego obozu. Głównie kobiety, z którą mógłbym ożenić tą postać. I rekrutację pierwszego wojska. Pewnie w tej kolejności te rzeczy zrobię, a przynajmniej spróbuję. Więc, typu obozów. Już zauważyłem parę błędów, a przynajmniej takich niedopatrzeń, które zrobiłem w pierwszej części. Pomyślałem, że typ obozu, typ przygody można wybrać poprzez jakieś eventy albo jakiś, nie wiem, rozwój tego obozu na wyższe poziomy. Ale nie, jest to w zakładce Realms, prawa i zmieniam to jak prawo. Na razie jesteśmy po prostu wędrowcami, czyli jest to taki rodzaj obozu przygody, która jest tylko po to, żeby być, zanim wybierzemy jakąś konkretną rozgrywkę. I mamy Source for Hire albo Freebooters, czyli bandytów. No będziemy grali raczej jakoś tajemnicy, bo jako bandyci mamy questy związane z intrygą i walką, a jako Source for Hire mamy związane ze skillem militarnym i walką. Czyli no, postać jest zrobiona właśnie po to. Skill militarny, walka, intryga, nie za bardzo. Nie wiem, czy i w jakim stopniu możemy nadrobić braki umiejętności naszej postaci przy pomocy followerów, innych ludzi, których mamy w obozie. Na razie biorę Source for Hire. O, zmienił się jego portret od razu. No, ale wiem też, że zmiana tego typu będzie kosztowała prestiż. 1000, nie tak źle. Nie wiem, może zmienimy. Na razie zamierzam grać właśnie pod to Source of Hire i jako wędrowiec, nie planuję się osiedlać, ok, armory breaking. Okej, oni próbowali się włamać do kuźni, znaczy no, do zbrojowni. Okej, może mieć cechę szczerości. To jest cnota naszej ligi, więc weźmiemy to. I chcę znaleźć nowych followersów. Krok drugi. Mam teraz ten campfire w obozie. I wiem, że będę mógł robić jakieś imprezy, melanże, jak chcecie to nazwać, w tym obozie, kiedy ta budowla się zbuduje. Okej, okay, będzie decyzja. W ogóle też, nie wiem, myślałem, że ten widok tego obozu się może trochę zmieni, jak zmienię typ, ale się nie zmienił. No, zmieni się widok mojej postaci. Jako, że brakuje mi trochę prowizji, a widzę, że tego się nie zdobyła pasywnie, tylko poprzez zdarzenia, to wybiorę decyzję, żeby zbierać tą żywność, żeby dojść do tego maksymalnego poziomu. Okej, okay. To są decyzje, które mógłbym wybrać, kiedy miałbym głównego zbieracza i myśliwego w obozie. No, ogólnie to chyba nie mam nikogo. Może to przegapiłem, ale follower, jeden follower to jest goszczon. Może wy nie przegapiliście, co się z tym stało, ale ja przegapiłem. Za szybko klikam. 24% szansy na to, że coś zbiorę. Ale będzie prowess challenge. O, nie doszedł do tego maksimum, ale coś tam zebrał. Okej, okay, będę potrzebował złota, bo żeby zorganizować tę imprezę w obozie, to chyba będę potrzebował złota. Fireside chat. Camp Revelry. Okej, okay, może to się też zdarza pasywnie, nie wiem. Ale jako decyzji nie mam tego dostępnego. Okej, okay, zawsze możemy się udać do karczmy. Ale żeby udać się do karczmy, to trzeba mieć czym zapłacić w karczmie. Może ja spróbuję też, no, spróbuję ten obóz przenieść. Na razie wezmę sobie ten challenge. To jest chyba znowu to z chłopami, tak? Tak. Okej, okay, idę sam, bo nie mam żadnych followersów. Okej, okay, musiałem zapłacić.
Ale nawet jak wyjdę na minus, to powinno się to zwrócić. A już jestem na minusie. Okej, okay, zamieć. Przedłużymy trochę wyprawę potencjalnie. I no, zwróciło się to. Nawet jak tracimy poprzez tę decyzję złoto, to i wejdziemy na minus 100 i tak to odzyskujemy. I teraz, jako że tutaj nie ma za dużej ilości questów w okolicy, znaczy no są tylko na intrygę, to chcę ten obóz przenieść. W sumie mam tutaj patronów potencjalnych, tak? Na Śląsku. O, mogę się o coś zapytać. Mam na niego haka, tak? Okej. Okay. Jest słaby hak, bo wykonałem bardzo dobry kontrakt dla niego. Mogę go poprosić o złoto. O, mogę go poprosić o zaaranżowane małżeństwa. Dobra, poproszę o to. Koszt. Okej, okay, mogę zaaranżować małżeństwo dla mojego syna przybranego, to wystarczy. No nie ma tutaj. W sumie one mają tytuł szlachecki, więc jest jakaś szansa na to, że odziedziczy Śląsk. To jest starsza córka. Tak. Tak, jeszcze jest syn w drodze sukcesji. Zobaczymy, może się zawsze coś przydarzyć temu synowi. Okej, okay, ale to będzie. On nie zaakceptuje ze starszą córką. To może z młodszą. No nie. Ach, czyli zmarnowałem ten huk. Okej, okay, myślałem, że nie pozwoli mi wybrać decyzji, jeśli nie będzie w ogóle opcji na coś takiego. To może pójdziemy bardziej na południe, do Morawii. Na przykład tutaj, do stolicy. I teraz powinienem. Tracić żywność, kiedy się przemieszczam. Może nie. Okej, okay, była jakaś strata tej żywności. Każdy krok przez każdą prowincję to jest jakaś strata, nie zauważyłem jaka. Rolowie była drobna, więc bez znaczenia. Okej. Okay. On się. Zafascynowany jakąś kulturą czechosłoweńską. W ogóle sorry, jestem chory. Ech. O, on się nauczy języka. Dobra, niech się nauczy języka. Jesteśmy już tutaj i mamy nowe questy. Albo rabowanie obywateli. Passage of Arms. Okej, okay, będziemy musieli bronić jakiegoś mostu. To jest sam raz dla nas, chyba że przyjdzie cała armia. Zobaczymy, jak przyjdzie cała armia, to łatwo jest jednej osobie uciec. Widzę, że mamy tylko 13% postępu. Potrzebuję wybrać, przypisać agentów. To może się nie powieść. Wybiorę opcję umiarkowaną. Nie mam agentów. Czy będzie jakiś postęp w tym? Nie sądzę. Okej, okay, oni są. Czekaj, kto to jest? To jest jego. Okej, okay, ona ma po prostu. Nie wiem, kto to jest, ona ma crusha na nim. Okej, okay, i cała jej rodzina dołączy do obozu, więc. Nice. Jeśli sprawdzę followersów, to mamy teraz dwóch nowych członków. O nie. Jest jeszcze jej ojciec. I on został rycerzem. Nie jest najlepszym rycerzem, ale jest. Jako, że wykonuje teraz ten skim tutaj, to może jej rodzina da się przypisać do tego. W sumie jej matka będzie lepszym masu. A on będzie lookoutem. I już jest 40%. Lepiej nie będzie. Execute skim. Nie mam
punktów. Okej, okay. Wystarczy poczekać trochę, bo jesteśmy... Teraz te punkty się zbierają. Okej, okay. Dobra, za chwilę wykonamy ten skim. O, czy on ma być kołom? O, jaka jest alternatywa? Zelus. Zelus jest lepsze. Zyskam trochę stresu. Ale co jest lepsze? Co to jest za quest? Mercenary contract. Do tego potrzebujemy już armii. Domyślam się. Mutiny. Ach, kapitan Grzmichły. Okej, okay. No, mój obóz jest na mnie zły. Może mu zapłacić, żeby został? Zapłacę. Mimo, że to 50 sztuk złota, to i tak zapłacę. Pelet. Okej, okay. Nowy follower. Dobra w dyplomacji. Zbieram kosia. Czy to potencjalna żona? No. Zobaczymy. Nie ma dobrych cech genetycznych. Okej, okay. Możemy wykonać ten skim. Wykonajmy go szybko, bo mieliśmy... Dobra. Niepowodzenie. Zdarza się. Może mogłem poczekać dłużej, nie wiem. Tu jest dwugwiazdkowy pierwszy quest. War contribution. Myślę, że będzie to zero. No to jeszcze jest tutaj quest walki z korupcją i wspierania frakcji. Znowu war contribution. Czyli muszę zebrać złoto, żeby zrekrutować jakieś wojsko. Okej. Okay. Wybiorę to, co jest w miarę wykonalne. Tutaj jest tylko jedna wioska, jedna prowincja do spacyfikowania. Nice. Excellent contract. I to jest hook teraz, więc możemy tym razem poprosić o złoto, a nie o możliwość małżeństwa. Crimes of Passion. Belet i Jaromil nie polubili się na tym modelu. Mogę interweniować. Niezbyt duża szansa powodzenia. Albo zachęcić ich do tego, żeby stoczyli pojedynek. Ona ma 0. On ma 8. No. Niech się biją. Zabiła. Jaromiła. No. Cóż. Jesteśmy na górskim szlaku i albo możemy Belet dać umrzeć, albo spróbować ją uratować, ale jest informacja, że to będzie niebezpieczne. Spróbujemy ją uratować. Okej, okay, mamy na niej hook. Mocny hook, hak. I została ranna, ale nie jest tak źle. Dobra. Teraz kwestia tego haka, którego zdobyliśmy na lokalnym szlachcicu. Nawet mamy więcej niż jeden. Dobra, bo tego nie wykorzystaliśmy w sumie. Poproszę go o złoto. Nie zaakceptuję. A gdybym go zaczął przekonywać do siebie, szanse na powodzenia są słabe, ale można spróbować. On mnie lubi. I ten hak jest silny, ale nie można poprosić go o złoto. I raczej nie ma sensu go prosić o zaaranżowane małżeństwo. No chyba, że ma jakieś kobiety na swoim dworze, które nie są szlachciankami. Myślę, że to jest najlepsza opcja w tej sytuacji. Poszukam sobie partnerki. Ona byłaby lepsza, bo chyba jej statystyki dodadzą się do moich. Też nie zaakceptuję. A syn? Też nie. Czy w ogóle jest jakaś opcja na akceptację? No nie, wszyscy wysoko urodzeni zawsze odmawiają. Na to wychodzi.
Może trzeba zwiększyć swój status? Nie wiem. 99% szansy na dużo prestiżu i nickname Wolf Slayer. Do tego odstresowanie. Jakie mamy tutaj opcje? Możemy napaść na lokalnych obywateli, ponieważ już mam cechę Galvus Bate. Z tego co patrzyłem też, to na przykład są różne decyzje, które na przykład pozwalają mi zostać jakimś czempionem, czempionem na przykład polskiej kultury, jakimś wielkim zdobywcą, ale na przykład, żeby być czempionem, to nie można mieć tej cechy Galvus Bate, więc jak już mam tą cechę, pewnie mogę ją stracić jakoś, ale jak już ją mam, no to pociągnijmy to. Jak będę grał z synem po śmierci głównej postaci, to wtedy może się będę próbował bardziej hamować przed tymi kryminalnymi questami. Na razie nie ma takiej potrzeby. Fortified Knowledge. Ale zyskam Rough Terrain Expert. Jeśli odmówię, to zyskam stres. Ale nie chcę tracić złota, bo mi złoto potrzebne. Dangers. Możemy poczekać. Albo ona dostanie zapalenie płuc. Póki co jest to jedyna kobieta w obozie, więc jeszcze nie chcę się umrzeć. Okej. Tak. Pamiętajcie, jesteśmy tu, żeby zarobić. Okej, dobra. 13 to jest procent, to jest minimum, a mamy 30. Dobra, to daje największe szanse procentowe, oni akceptują. I teraz jesteśmy znacznie powyżej oczekiwanego procentu i będą się pojawiały eventy. Jako, że mam dosyć wysoki poziom walki, to da się ich rabować i widzę, że dosyć sporo złota tutaj wpada, czyli w sam raz. Ok, stress gains minus 50%. Goszczon już ma wysoką opinię o mnie, Belet też, bo uratował mi życie. All business na 10 lat. Travel speed plus 25%. No już się przemieściliśmy, więc nie ma potrzeby. Ok, dobra, te kontrakty się opłacają. I jak mamy ten Galvus Bate, to każdy rabunek daje nam doświadczenie. Jak mamy doświadczenie bandyty, to mamy plus jeden marshal na samym początku. Potem to jakieś kary na opinię. Dobra, na trzecim poziomie jest plus kolejne jeden. Potem trochę prestiżu za każdy poziom postrachu. I coś tam znowu na opinię. Teraz, co powinniśmy zrobić z tym złotem? Zainwestować w coś, co produkuje więcej złota? Potencjalnie? Czy jest tu coś, co... Okej, okay, to jest co nieciekawe, że dostajemy złoto za każdą zwycięską bitwę. No nie, żebym jakiś prowadził w sumie. Ale też za bitwy, które pasywnie się przydarzają na tym terytorium, też na razie nie widziałem, ale ogólnie ten budynek jest zablokowany, bo byśmy musieli wybrać ścieżkę bandytyzmu. Ile kosztuje kolejny poziom? 240. A i reszta złota zostanie wydana na najpierw podróż do miasta, a potem to, co będzie w nadwyżce, to na żołnierzy. Dobra, to przekonywanie tego szlachcica do siebie nie wyszło, z tego co widzę. Jeszcze poczekam tutaj chwilę, zobaczę, czy będą kolejne eventy, jak nie, no to... Dobra, widzę, że ona na coś narzeka. Mogę
odzyskać stres. Ale zwiększyć postęp tego questa, zwiększę postęp. 46% szansy na to, żeby on zwiększył skill o 2. Albo prowess. Jak tam jego staty wyglądają? Ogólnie już nie jest niedożywiony z tego co widzę. 13 lat, całkiem solidny i ma dużą dyplomację. Zobaczymy, czy zyska cechę edukacyjną na samym końcu. Okej, okay, widzę, że eventów nie ma. No to 51% szansy na sukces. Poczekam do 10. Jak już tutaj siedzę. Prowizje. Jedzenie. Quite stern on provisions. Provision jest minus 10. Widzę, że one są zużywane, tylko jak podróżujemy, więc po prostu wezmę trochę. Był wcześniej quest, który dał mi złoto na bazie tego, ile tych prowizji miałem, więc chcę je utrzymywać blisko tego maksymalnego poziomu. Jak się da. Traveler. Flexible Worshipper. Albo stres. Nie chcę więcej stresu, więc wezmę Travelera. I jest ta cecha już tutaj. Plus jeden do dyplomacji. Kolejny perk. Tak, możemy do Galanta. Jaki jest stary? 29 lat. Czy coś jeszcze mogę zrobić? Kontrakty dostępne. Nie, czempionów. Muszę iść do karczmy. I teraz zobaczymy, jaka jest szansa. 56, a tutaj ile było? 51, dobra, nie będę tutaj siedział. Niepowodzenie, ale złoto zostało zrobione. To teraz. Nie chcę wydawać na kolejne budynki. Chcę poprosić go o złoto, ale to się nie uda. Nie mam opcji, żeby zwiększyć opinię. No to idziemy do karczmy. Może będę w stanie kogoś zrekrutować. Okej, okay, odwiedź lokalną fortecę, miasto, cokolwiek. I spokajmy lokalsów w tawernie. Let's see who is up for recruitment. Dosyć sporo żądają. On jest trochę stary. Nie ma sensu go rekrutować, bo zaraz może umrzeć. Ona. 19. Prowess, ale nie zostanie czempionem. On. Całkiem dużo nauki. 66. Ona ma 19 lat i jest silna. Wiecie, co to oznacza? Cecha genetyczna. Jarosława wygląda na całkiem dobrą postać. Ok, jest szansa na doświadczenie. Marszał się zwiększył jeden. Pójdźmy do zamku, jak już tutaj jesteśmy. Odwiedźmy lokalne pola treningowe. Ok, potrzebuję Proving Grants, żeby zatrudnić mistrza wojny, mistrza broni. Nie mam pieniędzy, żeby go zatrudnić bezpośrednio. Poszukajmy jeszcze kogoś w garnizonie. Ale są całkiem drodzy. Nie chcę wchodzić znowu na minus. Chodźmy stąd. Okej. Okay. Followersi. Jak ona się nazywa? Jarosława. Ożejmy się. Krótka piłka. Stracę trochę prestiżu, ale mam żonę. Okej. Okay. Drugi cel już wykonany. Czas pofarmić trochę złota. Fight corruption. To zawsze się zwraca. Okej, okay, będę miał załamanie nerwowe w każdym wypadku. Wyssany przez komary ma karę do zdrowia.
w obu przypadkach. Tylko w jednym przypadku ktoś stracił o mnie opinię. Zobaczymy, co się teraz z tym stanie. Okej, okay, ale jest szansa na to, żeby być atletycznym. Nice. Okej, okay. Quest zakończony. Teraz drugi i wtedy w wojsko. I wtedy możemy spróbować kontraktów dla najemników. Aches and Pains, Rested and Refreshed, ale wydam złoto. Zaryzykuję. Ok, zyskałem stres, przegrałem. Ma szansa, ma karę do zdrowia. Minus 2 do prowess na 3 lata. Na 5. Dobra, widzę, że tutaj jest jeszcze taki quest, więc w sumie, jako że one są dosyć powtarzalne, to za chwilę. Pojawił się jeszcze quest rabunku na obywatelach. Te się zawsze dobrze sprawdzały, póki co. Tak, jesteśmy tutaj, żeby zarobić oczywiście. Nie mamy zbyt wielu followersów. No ale chcę to wojsko zrekrutować. Żeby mieć dostęp do większej ilości kontraktów. W ogóle zastanawiałem się w ostatnim, pierwszej części, dlaczego zarabiam mniej niż powinienem. Zarabiam mniej, dlatego że mój stewardship jest niski. Proste. O, pierwsze dziecko. Mirosław. I odziedziczył cechę Robas. No mamy już... mamy już dziecica, który w sumie też ma tą cechę adoptowanego, ale mamy. Ale ród musi się rozrastać. Możemy spowolnić, albo możemy odstresować go. Okej, okay, czy on... Okej, okay, widzę, że zyskał cechę charyzmatycznego negocjatora, więc no, nie wybraliśmy mu typu edukacji. Albo może... No, no nie, nie wybraliśmy mu. Nie mieliśmy opcji, żeby to wybrać, bo inaczej bym to zauważył. Chyba. Więc to jest losowe. Ale to jest ok, bo nie ma najgorszego skilla militarnego. Jest bardziej zbalansowany niż moja postać startowa. Jeśli chodzi o jego cechę, to nawet powiedziałbym, że jest lepszy. Bo mu jest tylko brave, a... No, goszczon. Ok, z kim został odkryty, ale nie mogę teraz z trójką... go... zakończyć. Ona chce odejść z obozu, ale nie mam opcji, żeby ją przekonać, żeby została. No to może odejść. Jeszcze potrzebujemy teraz żony dla naszego syna. Ale to w swoim czasie. Na razie ma 16 lat. Prestiż za darmo praktycznie. Póki co złoto wpada i w sumie zanim ten quest się skończy, to już możemy zrekrutować jakiś regiment. Czy może najgorszym pomysłem nie jest pójść po taniości i zainwestować w lekką piechotę? Okej, okay. Oni kosztują żywność, ale tylko wtedy, kiedy się przemieszczamy z nimi. Jako, że jesteśmy na ziemi słowiańskiej, a Słowianie korzystają częściej z lekkiej kawalerii, to wezmę pikinierów. Czy oni nic nie kosztują? Oni nie kosztują pasywnego utrzymania. No to możemy wziąć jeszcze na przykład konnych.
mamy pierwsze wojsko, więc spróbuję zaraz zaakceptować jakiś quest najemniczy. No, jako że pojawią się tu armie tysięczne, to w sumie nie wiem, na ile to się opłaci, ale spróbujemy. Będziemy bardziej taką siłą wspierającą. Okej, wydaliśmy właśnie 6 punktów przewagi. Goszczon może teraz w sumie brać w tym udział. I jakbyśmy spróbowali to teraz wykonać, to będzie 44%. No, wolałbym powyżej 50%. Okej, sądziłem, że ci wojskowi będą potrzebowali złota na utrzymanie, ale dobra, widzę, że musimy ich rekrutować ręcznie jakby, tak? Więc jakbyśmy chcieli ich uzupełnić, to potrzeba jest tutaj albo żywności, albo złota. Jako że mam dużo żywności, to wykonam to przy pomocy żywności. I mnie teraz zastanawia, czemu to jest tylko pierwszy level, skoro mam ten bagaż train. A, bo to zwiększa tylko ilość skarmiszerów. To ma sens. Ale jak rozbuduję campfire, to będę mógł zrekrutować skarmiszerów. I mieć ich na całkiem wysokim poziomie, a potem inne budowle dadzą mi pewnie większe poziomy innych, menadarms i tak dalej. Nazwiemy swojego syna Grzmichuj. Podoba mi się to imię. Okej. Teraz wydam 10 punktów przewagi, 62% szansy na sukces i znowu porażka i trochę stresu. Czemu on przybywa w Brnie zamiast przybywać w obozie? Nie wiem. Jako że tutaj trochę te questy się wyczerpały, to zastanawiam się właśnie nad przeniesieniem obozu, ale zobaczyłem te dwa questy. Więc czas pofarmić trochę złota. Zobaczcie, wykonałem tylko jeden z tych questów dla Imperatora Kaisera wschodniej Franki i mam 453, więc jest całkiem sporo, żeby zainwestować ten obóz. Chciałem zrekrutować skirmiszerów. No to będą Light Footmen, to są skirmiszerzy i maksymalny poziom to 4, więc wzmocnijmy to maksimum i będę potrzebował więcej żywności, ale ta armia już teraz jest całkiem spora. No, jest tych 600. Będziemy potrzebowali większej ilości czempionów, więc jak on wróci do naszej bazy, to pójdziemy do karczmy. Nie mam potrzeby formowania z nim przyjaźni, oni się i tak zaprzymieniają. W ogóle jest drugi syn. Aha, to on został nazwany Grzmichuj. Ale niezbyt mocny. Okej, jak mam nieadaptowanych synów, to mogę im wybrać ścieżkę edukacyjną. On ma talent do intrygi. Ach. No i tak będzie przydatny w jakichś questach w sumie. Okej, czas udać się do karczmy znowu. I teraz mamy więcej do zainwestowania followersów i rycerzy. Zobaczmy. Zamek? Kto się tam kłóci? Zobaczmy, o co się kłócą. Możemy go zrekrutować. Czy to jest potencjalny rycerz? Tak. I został moim bodyguardem. Zaraz sprawdzę tę rolę. Poszukajmy kogoś w garnizonie. No nie może być czempionką. 13. 12. Ok, to jest najlepszy kandydat. Drachosław. Całkiem drogi. Mam nadzieję, że się opłaci. Możemy zapłacić za training session. Zapłacę, bo mnie stać. I zobaczmy, kogo może zrekrutować dalej. To nie jest potencjalny rycerz. To jest, ale słaby. Ona. Ile kosztuje?
Wysemira. Okej, wezmę ją, bo nie mam tutaj zbyt wielu właśnie tych flowersów i jesteśmy tutaj skończeni. Wejdźmy teraz w zakładkę tych flowersów i w sumie chciałem sprawdzić, gdzie można przypisać im role i co te role dają. Lekarz, mistrz karawan. Okej, musimy mianować naszego drugiego oficera. I to może być goszczem. Jego umiejętności dodadzą się do naszych. Czy to coś kosztuje? Nie. W sumie możemy przypisywać do każdej z tych ról, widzę. Bodyguard. Czy tam już ktoś nie był moim bodyguardem? Goszczą już ma swoją rolę. Okej. Cecha na bycie szansa na bycie zamordowanym się zmniejsza. Dobra, Caravan Master. Ona może być Caravan Masterką. To jest czas farmienia złota, ale tutaj jest znowu quest wspierania frakcji. 600 to nadal nie jest za dużo, mimo tego, że to są tylko Man at Arms i mieliby większą skuteczność, to właśnie się zastanawiam, jeśli bym miał złoto, to w co bym je zainwestował? Baggage Train. O! Na wyższych poziomach daje to większą ilość Man at Arms z innych rodzajów. Dobra, zastanawiam się nad wyburzeniem tego budynku, ale właśnie zmieniłem zdanie. Będziemy potrzebowali łuczników, ale żeby mieć tych łuczników, to potrzebujemy zwiększyć ogólną ilość tych regimentów. Więc pierwszy krok to rozbudowanie tego campfire'a. Potem się mogę zastanowić nad pawilonem. No ale czas sfarmić trochę złota. No dobra, poszedłem odwiedzić wschodniofrankijskiego imperatora po to, żeby zyskać złoto, ale wyprawa została przerwana, bo była tutaj epidemia i cały mój obóz zachorował. Musiałem zapłacić za lekarza, bo ja zachorowałem i mój syn zachorował. I bez tego byłaby szansa na to, że obaj umrą. Nie chciałem ryzykować. Mam tutaj dwa perki i mogę nareszcie zostać galantem. Plus 4 do umiejętności walki, plus 2 do skilla militarnego. Niestety nie mam czym zainwestować w obóz, ale mogę wziąć łatwego questa i dołączyć do tej wojny. Okej. Jak powołam tutaj wszystkich i chciałbym sam zostać dowódcą. Mamy tutaj małą armię, którą możemy pokonać. Spokojnie damy im radę, bo nie mamy w ogóle chłopów. Mamy tylko Man at Arms. Dobra, tam trochę złota straciłem, ale to nieważne. Bo wydaje mi się, że ten quest zostanie wygrany. Dobra, provisions. I możemy, no nie, nie możemy oblec z tej fortecy. Ale jak będziemy taką siłą wspierającą, to w sumie możemy, jeśli tam jakaś inna armia się przemieści. Mamy szansę znaleźć artefakt, ale nie udało się. Mamy jednego więźnia, możemy go wydać za okup. I już nie jesteśmy na minusie. Znowu ich wsparliśmy, nie wiem jaki jest nasz contribution. Zobaczymy po zakończeniu wojny, bo dostajemy złoto zależnie od tego War Contribution. Mam nadzieję, że będzie większe to niż 0. No, myślę, że maksymalizujemy tą szansę na zwiększenie War Contribution po prostu siedząc na tej fortecy. Okej, ona nie chce, żebyśmy byli w jej... na jej ziemiach. To musimy przemieścić ten obóz, bo za 3 miesiące może spróbować nas aresztować, mimo tego, że w sumie tam nie jesteśmy.
To zmienimy tutaj dowódcę. I teraz jestem w obozie. No to wracamy, myślę, no na przykład na Śląsk. A, czemu nie mogę? Aha, nie mogę tego zrobić, bo moje armie są powołane. Żeby je rozwiązać, muszę wrócić do obozu, bo jednak czas uciekać. Nie zdążę wrócić. Jesteśmy uwięzieni. Co teraz? Możemy się wykupić? Za 100 sztuk złota. No to musimy wykonać jednak tego questa, liczyć na to, że to będzie więcej niż 100 sztuk złota. No to znowu najlepsza szansa na to, to siedzieć po prostu na tej fortecy i czekać. Liczyć na to, że 100 sztuk złota się znajdzie. No był to po prostu zły timing na coś takiego. Dobra, wygrali wojnę. Dostaliśmy też łup. I czemu? Czy to był cały ten łup wojenny? No tylko 58? Ha. Czy mogę wykonać jakiegoś questa? No nie. Czy mogę przemieścić obóz, kiedy nie jestem nieobecny? Też nie. Co mogę zrobić z tym? No nie, spróbuję wyjść z więzienia. Albo pomyśleć nad tym, w jaki sposób mógł to zrobić w następnym odcinku. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia.